Cześć wszystkim, mamy nowy sezon, sezon 9 w Fortnite i jak zawsze zaczynamy od omówienia karnetu bojowego, co się w nim znajduje. Filmik oczywiście dla osób, które chcą się szybko dowiedzieć, co my tu mamy i czy warto go kupić, szczególnie dla nowych graczy, myślę, że będzie przydatny. Oczywiście zaraz po tym odcinku pojawią się wyzwania nowe, bo zaraz sobie kupuję ten karnet. I co, bez przeciągania zapraszam właśnie do śledzenia kanału. Pamiętajcie, sub, łapka w górę, jeśli wam się będzie filmik podobał, albo jeśli czekacie na wyzwania. No i zabieramy się do omawiania. Oczywiście tutaj jak co już któryś sezon mamy taką standardową tradycję, czyli skiny legendarne na początku. Tutaj mamy Roxy skin, który jest do wylevelowania. Jak widzicie, on ma tutaj dosyć dużo tych, że tak powiem, modeli, bo aż 11. Tutaj mamy taki strój. Tutaj musimy, co ciekawe, właśnie ulepszać go expem, fortbaitami oraz wyzwaniami. Także tutaj mamy nową rzecz, fortbaity, które będą odblokowywane codziennie, ale to tutaj sobie zostawimy na kolejny odcinek. Skin prezentuje się tak, według mnie nie jest brzydki, ale nie jest też według mnie jakiś mega. Po prostu jak na skin z karnetu, myślę, że jest spoko i nawet za 1000 fałgolców jest ok. Więc skin pierwszy jest nawet spoko. Może nie będę nim grał, ale na pewno się komuś spodoba, wydaje mi się. Macie śmiało oceniać w komentarzach. Drugi skin jest to kogut, który będzie miał dostępne kolejne style. Na końcu karnetu mamy do niego styl. Skin prezentuje się dosyć fajnie, jest taki robot kogut. Całkiem spoko, według mnie git. Oczywiście mamy standardowo fałdolce, które oczywiście przekraczają wartość 1000 fałdolców. Czyli jak widzicie, jeśli robicie cały karnet, tam się zwróci. No i mamy też pierwszy skin do broni, czyli kogut. Tutaj mamy właśnie biały motyw. Dosyć fajna rzecz. Ten skin mi się podoba do broni. I tu już jest właśnie w sumie pierwsza rzecz. I ten kogut też to już druga, dla których warto kupić ten karnet. Według mnie naprawdę ładne skiny, dodatkowe jeszcze dostajecie Roxy, więc jest spoko. Potem mamy Nero rurki, to są takie LEDowe, że tak powiem, rurki, które właśnie podczas spadania będą wam się świecić. Także jak widzicie, fajne rzeczy mamy już na początku, ale dalej oczywiście nie jest gorzej. Potem mamy oczywiście kolejne fałdolce, ale mamy również fajną lotnię, turboskrętka, jak widzicie, prędzej się następująco, dosyć fajnie, zachowana w takim stylu jak nowy sąd, czyli wszystko nowoczesne, jak widzicie, bardzo ładnie się prezentuje lotnia. Podejrzewam, ta lotnia kosztowałaby w sklepie na pewno z 1200 czy 1500 fałdolców, naprawdę spoko, bardzo ładna, według mnie jedna z lepszych. I tutaj mamy kolejny skin, tutaj mamy skin reaktywny do broni, malowanie do broni reaktywne. Będzie się ono zmieniać, wygląda na następująco. Mega fajny pomysł według mnie i mega fajny skin, jeśli gracie banankiem, na przykład będzie wam się bardzo fajnie komponować. Tutaj mamy oczywiście też jakieś ekrany wczytywania, graffiti, czy to też nawet emotki, ale myślę, że tego nie będę pokazał, bo szkoda czasu. Przejdźmy do kolejnej fajnej rzeczy, czyli lotni. Lotnia jest dosyć ładna, jak widzicie, jest to właśnie taki kolor wojskowy z kamuflażem i jest ona dostępna dla darmowego karnetu. Potem mamy Jonesy z bunkru. Jest to tak, Bambik. Jest to właśnie Bambik, który przesiedział zbyt długo w bunkrze, czy też właśnie tej w jaskini, grając pewnie Fortnite'a, i wyglądał następująco. Jak widzicie, troszkę broda mu tutaj już zwisa, ale skin bardzo fajny. Jeśli ktoś jest fanem tego blondu Bambika, to śmiało, można właśnie nim grać. I co wam powiem, nawet mówicie, to tu wasz skin bardzo fajnie przerobiony, według mnie mega fajny, bo pomysłowy. Później mamy kolejne smugi, też całkiem ładne, takie LEDowe, można powiedzieć, zmieniają kolory. I mamy pierwszego pupila, który jest, jest to Kio. I to jak widzimy, jest też zachowany właśnie w nowoczesnym stylu. Bardzo ładny pupil według mnie, coś nowego, wygląda fajnie. Mamy, powiem, darmowe malowanie tutaj, według mnie średnie, ale jak za darmo, to wiadomo. I mamy krok kurczaka, taniec, którym możemy się poruszać do przodu. Jest to trzeci taniec, który właśnie pozwala nam używać emotki i się poruszać. Kolejne fałdolce, jak oczywiście zawsze.
No i tutaj mamy jakieś zabawki, czyli na przykład tutaj frisbee takie. Potem mamy darmowy kill-off, bunkrowy rozwalacz, całkiem spoko, wygląda jak widzicie taki kawał metalu. No i następna lotnia wygląda tak, dosyć ładnie też zachowana właśnie. Wszystko tutaj w karnecie mamy zachowane w jednym stylu, to jest na duży plus według mnie. No i przejdźmy tutaj do darmowej emotki. Smutny puzon, jak widzicie. Troszkę tego saksofonisty jest podobna ta emotka, całkiem spoko. No i tutaj mamy też kolejny kolor naszego zwierzaka, Kio. Tutaj mamy kolor fioletowy, jak widzicie, całkiem spoko też to wygląda. I mamy zaraz kolejny skin, który jest dosyć ładny według mnie. Jak widzicie, skin również jest tutaj do odblokowania w różnych wariantach. Tutaj musimy przeżyć przeciwników i skin jest całkiem spoko. Jak widzimy, ma trzy kolorki, więc według mnie jest ok. Po prostu jest ok. I co ciekawe, do większości skinów mamy też wyzwania, które wam później pokażę. Tutaj mamy kolejny motyw bananowy, jak widzicie. Tutaj jest nawiązanie do naszego bananka. Także jeśli macie bananka, kupcie ten karnet, będziecie mieli full zestaw, naprawdę. Mamy potem kolejny kill-off. Tutaj mamy mikrofon, tak, tutaj mamy mikrofon na kijku i jest to kill-off. Bardzo pomysłowa rzecz. Całkiem spoko. I mamy trzeci styl do Kio. Tym razem czarny z zielonymi oczami. Ten styl według mnie jest bardzo ładny i pasuje do właśnie takich ciemnych skinów. Według mnie całkiem spoko. I mamy kolejne malowanie również. Tutaj mamy takie pociapane, troszkę jakby się farba wylała na przykład. Dosyć takie oryginalne bym powiedział. Wygląda spoko. Na pewno będzie się komponował właśnie ze skinem graficiary fajnie. No i tutaj śmieszna taka emotka. Widzicie, baner Victory Royale, czyli wygranej w Fortnite, mamy i możemy nim tak kręcić. Dosyć spoko. Na 71 poziomie mamy tutaj dać takiego murzynka, który właśnie jest następująco zaprojektowany. Ma tutaj słuchawki z burzą. Jak widzicie, całkiem fajnie to wygląda i to mu świeci. Ma tutaj też radar burzy, mapę ma na sobie. Skin dosyć ładny według mnie. Fajnie wygląda na pewno i jest on reaktywny. Także coś nowego też tutaj. No i tutaj mamy też emotkę ryby, która otwiera oko. Taka ciekawostka. No i mamy czwarty styl do Kio. Jest to pomarańczowy z żółtymi oczami. Też ładnie wygląda. Ogólnie ten Kio podoba mi się dosyć bardzo, bym powiedział, bardzo ładny pupil według mnie. Czy używać będę? Nie wiem, ale na pewno wygląda fajnie i pewnie będzie jednym z moich ulubionych pupili. No i tutaj mamy wyładowanie, dosyć ładne smugi. Fajnie to wygląda, ładnie zrobione. Mam nadzieję, że nie powinno właśnie zasłaniać dużej części ekranu, więc być może będę używał, bo prezentuje się fajnie. I mamy kolejną lotnię odwet, która jest bardzo ładna, jest to ładna. Też jest właśnie taka bardzo nowoczesna. Wszystko zachowane właśnie w tutaj w stylu karnetu i prędzej się ona, jak widzicie, całkiem spoko. Także też pewnie dużo osób będzie ją używać. Mamy tutaj malowanie, które jest, jak widzicie, ruchome. Jest taka burza. Prędzej się ono bardzo oryginalnie. Jak widzicie, te chmurki po prostu się poruszają i tutaj zakrywają broń w różny sposób. Mamy kolejny skin, jest to Demi. Jak widzicie, jest to chyba w części robot, ma taką rękę. Skin prezentuje się dosyć spoko. Ma tutaj też tatuaż dosyć śmieszny, jak widzicie, takiego smoka. Skin według mnie jest ok, bardzo ładny, jak na karnet, oczywiście fajny. Mamy kolejne smugi, tutaj plazma. I te smugi też bardzo fajnie właśnie wyglądają. Dosyć takie minimalistyczne są. Ładnie się to prezentuje. Mamy oczywiście też soundtracki i są one właśnie również, tak jak mówię, w stylu karnetu. Tutaj jest jeden chyba z niewielu karnetów, który jest całkowicie zachowany w jednym, po prostu, że tak powiem, stylu. Bo były karnety, które właśnie nie były zachowane w jednym stylu, tylko na były jakieś trzy różne style w nich. Ale wydaje mi się, że właśnie w jednym stylu karnet dużo lepiej się prezentuje. I przechodzimy już do końcówki. Mamy tutaj malowanie, które jest również zanimowane, jak widzicie. Świeci się, bardzo ładne, bardzo fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że będzie więcej takich malowań w grze. Mega fajna sprawa. I mamy tutaj styl do koguta, jest to styl ciemny. Jak widzicie, kogut jest czarny. Bardzo ładnie to wygląda według mnie.
taka fajna wersja koguta, tam mamy taki biały, a tutaj mamy ciemny. No i tutaj mamy ostatni skin Mściciel. Jak widzicie, ma on również 11 poziomów tyle co Roxy, ale wydaje mi się, że od Roxy jest dużo ładniejszy, mi się bardziej podoba. I prędzej pewnie będę grał tym skinem niż tą Roxy. Skin bardzo fajny, jak widzicie, też musimy fortbaity zbierać, musimy przetrwać przeciwników, musimy zrobić wyzwanie, musimy wbić ekspa. Dosłownie wszystko tutaj się mieści. Także skin ma dosyć ciężki do zblokowania, ale myślę, że damy radę. No i teraz przejdźmy sobie do wyzwań. Omówimy sobie wyzwania z każdego tutaj skina. Jak widzicie, skiny mają wyzwania. Także dostajemy dodatkowe rzeczy do nich, więc warto to omówić. Pierwszy skin Roxy. Tutaj mamy taki plecaczek. Plecak jest bardzo podobny do tych ninży, co oni mieli właśnie dwa takie toporki, czy to dwie bronie takie. Tutaj mamy właśnie dwie takie, można powiedzieć, plazmowe toporki z takim ostrzem. Fajnie to wygląda, bardzo ładne. Tutaj mamy oczywiście wszystkie kolorki zaprezentowane. Wtrącuję się to właśnie następująco. Dosyć spoko są kolorki i tutaj różne wersje kostiumu. Także śmiało piszcie, który wam się najbardziej podoba. Potem mamy koguta, który ma mega fajne skrzydła. Zobaczcie, jak te skrzydła się prezentują. Naprawdę to mi się podoba. Bardzo fajny plecak do koguta. No i mamy również tutaj odrzutowe skoki, czyli emotkę. Tutaj mamy potem Jonas Bambi i prezentuje się właśnie następująco. Mamy dwie takie siekierki oraz taką pelerynkę. Potem mamy Wege. Tutaj mamy plecak. Mamy oczywiście też style, ale mamy również Kilof, który dosyć fajnie się prezentuje. Mamy też Stratusa, czyli tego murzynka. Mamy do niego lotnie oraz plecak. Wygląda to następująco. Mamy Demi, która ma Kilof oraz plecak. Jak widzicie, plecaki są praktycznie takie same we wszystkich skinach, więc to wygląda następująco. Tutaj dla odmiany mamy akurat pelerynkę, Kilof i mamy różne style kolorystyczne. No więc ja mówiłem, jeśli macie jakieś pytania czy coś, śmiało piszcie. A ja już się z wami żegnam, idę nagrywać wyzwania. Także to było na tyle, dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się, cześć!